Witam, z tej strony Grzegorz Celeban. Właśnie wyjechaliśmy z biura, postanowiliśmy w związku z projektowaniem jakby ulepszeń do drugiej grupy 12 dźwigni biznesu zrobić małe ćwiczenia w terenie. Dzisiaj postanowiliśmy odwiedzić kilku gryfińskich przedsiębiorców, może kilkunastu, i sprawdzimy, ile statystycznie faktycznie jest przedsiębiorców, którzy mają jakąś realną wizję siebie w najbliższych latach. Po prostu wejdziemy i zapytamy tych ludzi. Przy okazji zbadamy poziom obsługi klienta, zapytamy o produkty, wcielimy się trochę w rolę klienta, zobaczymy, na jakim poziomie ta obsługa jest, a i kilka innych spontanicznych rzeczy, które pewnie jeszcze się urodzą w trakcie. Niedługo na tym wideo zobaczysz nasze wnioski, które pojawią się po. Do zobaczenia. Jesteśmy po jednej z pierwszych rozmów z lokalnym przedsiębiorcą. Była to bardzo uprzejma, miła pani. Okazuje się, że kilka wniosków, którymi z nami się podzieliła po prawie dwóch latach prowadzenia działalności w niszowej branży, jaką jest sprzedaż używanych zabawek, okazuje się, że dzisiaj z perspektywy czasu mówi, że w pierwszym roku przez brak planu, szybkie wystartowanie i niepoukładanie biznesu na jednej tylko decyzji straciła 24 tysiące złotych. Dziś likwiduje swój sklep, zamyka go, daje sobie 3 miesiące na przebudowanie, na zastanowienie się, co zrobić następnym razem inaczej. Okazuje się, że wnioski, jakie ma po tych 3 miesiącach, są bardzo ciekawe. Ma wiele kreatywnych pomysłów, zastanawia się, skąd przychodzili do niej klienci. Okazało się, że zrobiła badanie na temat tego, która reklama jakie daje rezultaty. Zrezygnowała całkowicie z kolportażu ulotek, z reklamowania się w gazecie. Dlaczego? Bo okazało się to nieefektywne. Zaledwie 3 osoby spośród kilkudziesięciu przyszły z tego medium, a koszty zostały poniesione. Bardzo ciekawe jest to, że kiedy zapytaliśmy ją, czy ma wizję firmy za 5 lat, to nad słowem wizja się zastanowiła i mówi: wizję? No w sumie nie. Jak zaczynałam biznes, jedyne co, to policzyłam, jakie będą koszty i czy zarobię, czy wyjdę na swoje. Przez 2 lata jakoś się kręciło, ZUS wzrasta i nagle działalność przestaje być rentowna. Idziemy dalej i zobaczymy, jakie wnioski będziemy mieli po kolejnych rozmowach. Do zobaczenia. Jesteśmy po kolejnych rozmowach z przedsiębiorcami. Zastraszające wyniki. Jak do tej pory wszyscy zapytani przedsiębiorcy na pytanie, czy jak zaczynałeś działalność, wystawiłeś sobie wizję, gdzie chcesz być za kilka lat? Odpowiedź brzmi: nie. Wizję? Raczej policzyłem, ile mogę zarobić, jakie będą koszty i to wszystko. A jaki idzie interes? No tak średnio. A jak myślisz, czy to by zmieniło twój sposób traktowania biznesu, gdybyś wystawił sobie cel? No to tak jak z samochodem. Podaliśmy bardzo ciekawą metaforę, która pozwala to lepiej zobaczyć. Gdybyś samochód miał sprzedać za miesiąc, a miał nim jeździć jeszcze przez 5 lat, czy zmieniłby się twój sposób traktowania tego pojazdu? Odpowiedzi padły dwie. No oczywiście. Czy nie tak samo jest z biznesem, że jeżeli myślisz o tym, nie wiem, czy przetrwa miesiąc, może rok, a nie, ja chcę się rozwijać, chcę być gdzieś dalej, niż tylko po prostu zarabiać na ZUS, opłaty za czynsz i towar? No to zmieniłoby diametralnie. Co ciekawe, ludzie mówią: kurczę, nie wierzę w takie strategie, bo to w jednym miejscu się sprawdzi, w drugim nie. No właśnie. I teraz pytanie. Co należałoby robić, żeby to się sprawdzało w każdym miejscu? Sprawdzony system. I ciekawa rzecz, bardzo mi się spodobało, co powiedział młody chłopak, który zarządza lokalem w branży gastronomicznej. Mówi: ja nie lubię się podporządkowywać schematom, ja lubię robić rzeczy absurdalne. No fenomenalna rzecz. Fantastyczny człowiek. Absurdalne rzeczy. Bo jeżeli spojrzysz na rynek, to faktycznie 90% firm robi dokładnie to samo. Weź sobie 10 lokali gastronomicznych, 9 będzie sprzedawało tak samo, taki sam sposób konstruował lotki, oferty będą podobne, podobne ceny pakietów. Postawmy jedną, która zrobi rzeczy absurdalne, jak dla tego rynku, i nagle większość klientów z rynku zacznie z ciekawości przychodzić tam. Ciekawe? Sprawdź sam na swoim biznesie. Idziemy badać dalej. Jesteśmy po kolejnych rozmowach z kilkoma przedsiębiorcami w Gryfinie. I niestety te wizyty akurat były dosyć smutne. Doświadczeni przedsiębiorcy, będący od kilkudziesięciu lat na rynku. I na pytanie o wizję mówią: panie, to człowiek patrzy, żeby przeżyć z miesiąca na miesiąc. Zastanawia się, patrzy w okno, czy klient przyjdzie, a tu pan chce stuć jakieś wizje? Wizje w Polsce, w Niemczech, to tak. Ciekawa rzecz, bo takie ograniczające przekonanie z góry skazuje tego człowieka tylko na to, że ledwo doczłapie do tej emerytury, którą dostanie. On ma może lepiej, młodzi ludzie mają dzisiaj troszeczkę inną sytuację.
ciekawa rzecz, że tacy ludzie w ogóle nie dostrzegają konieczności ani sensu tego, żeby wystawić sobie jakiś cel. W Stanach, w Niemczech tak, ale w Polsce idziemy zobaczyć, co znajdziemy dalej. Na tym kończymy już dzisiaj nasze wizyty u przedsiębiorców. Przed chwilą fenomenalna rozmowa z dwoma paniami w zakładzie fryzjerskim na rynku, na którym jest ogromna konkurencja, bo 30 salonów w tak małej miejscowości 25-tysięcznej. Okazuje się, że dwie osoby i dwa skrajne podejścia. Wszyscy chcieliby mieć wyniki, ale widać, że poziom i zakres wizji, jaką mają poszczególne osoby, jest zupełnie inny. Bardzo ucieszyło nas to, że w końcu znaleźliśmy osobę, która ma jakąś wizję. Wizję małego, ale własnego lokalu. Gdyby tą wizję zrealizowała, będzie szczęśliwa. Nie ma do tego planu, nie ma żadnego harmonogramu, nie ma pomysłu, jak to osiągnąć. Jest tylko, co by było gdyby. To już jest lepiej, ale dalej to nie prowadzi do osiągnięcia tego celu. Natomiast bardzo ważne przemyślenie, które pojawiło się po tej dzisiejszej naszej eskapadzie, jest takie. Wizje możesz mieć różnej wielkości. Możesz chcieć mieć coś swojego, małego, ale dobrze działającego, albo bardzo rozdmuchaną, mocną wizję, która cię jeszcze bardziej inspiruje. Wizja jest twoja. Pytanie, czy ją masz? Czy wiesz, jak do niej dotrzeć? I czy masz zrobiony harmonogram dotarcia właśnie tam? Dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem.